Dzień dobry. Oto ołówek. Ale nie jakiś tam ołówek zakoszony z Ikei. Oryginalny PRL-owski ołówek kopiowy Omnium Cedrus. Kto zna telewizyjne programy Adama Słodowego? Pan Słodowy, pokazując jak z pudełka po butach zrobić rakietę albo po prostu jak naprawić odkurzacz, używał takiej charakterystycznej strzałki, którą wskazywał szczegóły swoich wynalazków. Był nawet program o tym, jak zrobić strzałkę, w której strzałką pokazywał strzałkę i było to surrealistyczne. Ja się jeszcze strzałki nie dorobiłem, dlatego będę używał ołówka. Ale żeby nie iść na łatwiznę, oryginalnego Omniuma Cedrusa z fioletem metylowym. Dobrze, wracajmy do tematu. Zaglądnijmy do Proigrivatela. Ciekawostką jest to, że w obozie socjalistycznym praktycznie panował tylko jeden standard końcówek śrub. Przestarzały typ płaski z jednym nacięciem. Tak popularnych dziś zakończeń krzyżowych jak Philips czy Posidrive nie stosowano. Dlatego przy naprawach należy zachować ostrożność, gdyż śrubokręt chętnie zeskakuje z takich nacięć i rysuje obudowę. Zdejmujemy tylną ściankę i oto naszym oczom ukazuje się interesująca hybryda prehistorii i nowoczesności. Nowoczesne są elementy do montażu powierzchniowego, czyli te malutkie kostki mocowane bezpośrednio do miedzianych ścieżek pokrytych cyną. W latach 80. znakomita większość urządzeń była zbudowana w oparciu o tzw. montaż przewlekany. Elementy były większe i posiadały druciane wyprowadzenia, które przewlekało się przez otworki w płytce drukowanej. Z założenia montaż powierzchniowy miał być wykonywany przez automaty. Jednak tutaj widać, że automaty były żywe i musiały nieźle wytężać wzrok, przylutowując te maleństwa. I to jest prehistoria. Najciekawiej jednak Walkman wygląda z drugiej strony. Mamy tu mnóstwo stalowych wyprasek mocowanych na mosiężnych trzpieniach. Tworzywa sztuczne ograniczono do minimum i stąd chyba tak dobra kondycja urządzenia. Rzućmy okiem na dołączoną dokumentację. Zawiera dokładny rysunek montażowy, dzięki któremu amatorzy napraw nie zostawią żadnej śrubki. Jest i schemat. Znajdziemy tu 8 wzmacniaczy operacyjnych, rzecz bardzo nowoczesna w radzieckim Walkmanie z lat 80. Ale jest też zadziwiająca konstrukcja wzmacniacza mocy zbudowana aż na 12 tranzystorach. Takie rozwiązania na zachodzie wyginęły 15 lat wcześniej, to całe mnóstwo elementów zastępował jeden układ scalony. Skąd taka niekonsekwencja? Nie mam pojęcia, bo przecież Rosjanie mieli swoje wzmacniacze scalone i od lat montowali je w przenośnych radiach. Inny zwyczaj, który najprawdopodobniej w Związku Radzieckim był zarządzony ustawowo, polegał na ujawnianiu zestawienia metali szlachetnych. Możemy się zatem dowiedzieć, że Walkman zawiera odrobinę złota, srebra, platyny i palladu. Są to jednak ilości bardzo niewielkie. Wśród garści parametrów chciałbym zwrócić uwagę na jeden, który po polsku nazywa się pasmem przenoszenia. Jest ono całkiem przyzwoite jak na tę klasę sprzętu. Ale co to w ogóle jest owo pasmo przenoszenia? W poprzednim odcinku obiecywałem matematykę na lekko, czas zatem obietnicę spełnić. Nagrałem taki króciutki utworek. Występuje tam gitara, bas i perkusja. Brzmi on tak. Niechaj teraz każdy instrument zagra swoją część. Zacznijmy od basu i największego bębna zestawu perkusyjnego. Bas, jak sama nazwa wskazuje, zagra basem, czyli dołem pasma. Teraz zagra tylko gitara. Ona gra tonami średnimi, czyli środkiem pasma. No i na koniec zagrają talerze z perkusji. One znowu grają tonami wysokimi, czyli górą pasma. Mam nadzieję, że na razie wszystko jest jasne. Gitara basowa buczy, stuka i czuć ją brzuchem. Talerze perkusyjne szumią, syczą i ćwierkają, a gitara prowadząca ani nie buczy, ani nie syczy, gra po prostu w środku. Ale zaraz, to co mówią możecie usłyszeć tylko wtedy, kiedy macie podłączone porządne głośniki albo dobre słuchawki. Gdy na przykład użyjecie malutkich głośników w komórce zamiast czegoś takiego, usłyszycie taką marność. Ponieważ głośniki smartfona mają ograniczone pasmo przenoszenia i nie przenoszą basów. Dobre urządzenia powinny brzmieć tak, by pasmo obejmowało i bas, i talerze, a i gitary, fortepiany czy ludzkie głosy także powinny być dobrze słyszalne. Pasmo przenoszenia podaje się w hercach, czyli w częstotliwości tonów najniższych i najwyższych, które jest jeszcze odtwarzane zadowalająco. Myślę, że już wystarczy tej matematyki. Pozostało jeszcze jedno. Jako że Walkman pochodzi ze Związku Radzieckiego i został wyprodukowany w końcu lat 80., należałoby sprawdzić, czy aby nie zaszkodziły mu wyziewy z Czernobyla. Coś piszczy. Czy to dobrze, czy źle? O tym w następnym odcinku, a przy okazji poznajcie jego bohatera. Ma na imię Prypeć. Do widzenia.
Ale zaraz, jest okazja do świętowania. Mojemu YouTube'owi strzeliło 250 000 odsłon. Bardzo mnie to cieszy i żeby uczcić tę chwilę, strzelę sobie z kondensatora. To był chyba głupi pomysł.